Pieśń numer jeden. Świętą niepojętą z nieba na nas świętą miłość, nią ogarni nas, amen. Nią ogarni nas, amen. O Bogu jasny, obroń nas przed gniewem złego. Daj soli smak i światu blask. Nie daj się ukryć miastu Boga Wszechwiecznego. Osłania jest, że się dobra. Przybądź święty niepojęty z nieba na nas święty duch. Rozpal świętą niepojętą z nieba na nas świętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Przybądź święty niepojęty z nieba na nas święty duchu. Rozpal świętą niepojętą z nieba na nas świętą miłość. Na nas świętą miłość.
Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Stajemy przed ołtarzem Jezusa Chrystusa na Eucharystii, prosząc serca Jezusa, by ten Jezus, który objawia się nam tutaj, w tej wspólnocie, tu i teraz, obdarzał nas wszelkimi łaskami. Składamy na ołtarzu te wszystkie sprawy, które przynosimy do Niego. Prosimy, Jezu, bądź z nami, Jezu, prowadź nas, Jezu, wysłuchuj nas. Ojciec Daniel sprawuje tę Eucharystię w intencji wszystkich tu obecnych na tej pięknej, wspólnotowej modlitwie oraz w intencjach, o które prosili ofiarodawcy, prosili ci, którzy właśnie wierzą w wielką moc i pośrednictwo Boga poprzez ręce Ojca. Ja sprawuję mszę świętą w intencji ofiarodawcy, w intencji syna Bartłomieja o rozwiązanie wszelkich spraw, o prowadzenie Boże, opiekę Matki Bożej i asystencję Ducha Świętego.
Gromadzimy się na tej pięknej modlitwie młodych. Wszyscy jesteśmy młodzi ciałem, ale przede wszystkim duchem, bo można być młodym, a mieć w sobie starego ducha. Taki człowiek, który nie widzi przyszłości, który nie widzi celu swojego życia. A my jesteśmy wciąż w drodze. To nasze spotkanie tutaj przecież z różnych stron, i Polski, i świata, pokazuje, że jesteśmy wciąż w drodze. I ten dzień dzisiejszy niesie nam tak wiele treści. To spotkanie młodych wpisuje się też w ogólnoświatowe spotkanie młodych. Od godziny 16 do 18 różaniec z 5 sanktuariów świata, właśnie prowadzone przez młodych, w łączności z Rzymem, pod hasłem wierność Bogu i wierność wartościom chrześcijańskim. Kiedy chce się zniszczyć człowieka, niszczy się Kościół. Tak mówił ksiądz kardynał Wyszyński. I doświadczamy ataków złego, ale największą naszą obroną jest Bóg, łaska Boża, opieka świętych i opieka niebios. Dzisiaj z nami jest zaproszony święty Gabriel, wielki czciciel serca Jezusowego. Niech on rozpala w nas to umiłowanie serca Jezusowego i serca Maryi, bo te dwa serca są razem związane. Serce Matki i serce Syna. Na początku mszy świętej przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętsze ofiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto Świętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Boże, Ty powołałeś świętego Gabriela do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od 8 lat leżał w łóżku. Piotr powiedział do niego: Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu i nawrócili się do Pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy. Gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego 2 posłańców z prośbą: przyjdź do nas bez zwłoki. Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i okrycia, które zrobiła im Dorkas za swego życia. Po usunięciu wszystkich, Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Oto Słowo Boże. Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? O Panie, jestem Twoim sługą, sługą Twoim, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Cóż oddam, Panie? Alleluja, 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 alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Pan z wami. I z duchem
Słowa Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Wielu spośród Jego uczniów, gdy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, pragniemy nieustannie Ciebie, Twojej obecności, szczególnie na naszych spotkaniach dla młodych, kiedy modlimy się na każdym spotkaniu o odnowienie sakramentu bierzmowania i o przygotowanie dla tych, którzy czekają na ten sakrament. Duchu Święty, przyjdź. Niech to słowo, niech to nauczanie pomoże nam, abyśmy żyli w Tobie, abyśmy korzystali z darów, które nam udzieliłeś, abyśmy byli pełni pociechy, tak jak pierwsza wspólnota chrześcijan, o której przed chwilą usłyszeliśmy, czytając fragment z Dziejów Apostolskich. Przyjdź, Duchu Święty, za wstawiennictwem Maryi i świętego Klaudiusza de la Colombière, kierownika świętej Małgorzaty. Jesteśmy w okresie paschalnym, czyli w okresie zmartwychwstania. Kościół nam podaje różne czytania, abyśmy pogłębili naszą znajomość Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus jest ukazany jako ten, który naucza, który jest przewodnikiem dla wielu ludzi. Ludzie słuchali Go pełni zdumienia i zachwytu. Nie było ludzi znużonych, a jeżeli byli, to na pewno byli ci, którzy byli przeciwko Chrystusowi, którzy gardzili Nim, którzy nie miłowali Jezusa. Chrystus w synagodze w Kafarnaum wygłosił naukę na temat Eucharystii. Mówił o tym, że kto wierzy w Niego, kto idzie za Nim,
będzie karmiony Jego ciałem, pojony Jego krwią. I mówił, że te słowa, które głosi, są słowami pełnymi życia, życia wiecznego. Że należy je rozumieć w głębszy sposób, a nie dosłownie. Bo niektórzy myśleli, że Pan Jezus zachęca ich do kanibalizmu, żeby jeść żywe Jego ciało i krew. Ale z drugiej strony na Eucharystii przecież spożywamy ciało i krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Więc jednak jest to Jego ciało i krew. Jest. Ale to nie tak, żeby spożywać ciało i krew, tak jak myśleli właśnie ci Żydzi, którzy słuchali Pana Jezusa, że właśnie, powtórzę, zachęca do właśnie zachowań kanibalistycznych. Dlatego się przerazili tym, co mówił Pan Jezus. Zgorszyli. Dlatego Pan Jezus powiedział, to was gorszy? Dziwicie się temu? Czy nie rozumiecie, że ja jestem Bogiem, że jestem Synem Bożym, że jestem Bogiem człowiekiem i moje ciało i krew ma być dla was pokarmem? Ale nie tak jak zwykły chleb, nie tak jak zwykły pokarm z tego świata. To, co ja wam dam, dając siebie, to jest najlepszy pokarm dla waszego uświęcenia, odkupienia, dla życia wiecznego. Więc Chrystus głosi naukę, która jest nieprzyjęta przez wielu. Jest napisane w tej Ewangelii, którą usłyszeliśmy, że wielu odeszło od Chrystusa i z Nim już nie chodziło. To tak jakby tutaj Pan Jezus zgłosił nam naukę i pierwszy raz powiedział właśnie takie słowa Eucharystii i została tylko gromadka kilkunastu osób. A reszta wyszła z kościoła, czy wyszła z synagogi, w której był Pan Jezus, i powiedzielibyście, nie chcemy słuchać Jezu Ciebie. Więc można powiedzieć, że Pan Jezus stracił na tym, co mówił, na tej mowie. Wielu odeszło. Możemy powiedzieć, a mógł Pan Jezus inaczej to wypowiedzieć. Może nie tak mocno, nie tak wprost. Może łagodniej. Rozumiejąc ludzką wrażliwość, rozumiejąc to, że ludzie są nieprzygotowani, bo on mówi w sprawach boskich, nadprzyrodzonych, cudownych, a ludzie są tylko słabi, grzeszni, mający często oziębłe serca i otępiałe umysły. Ale Pan Jezus wiedział, co mówi i wiedział, że wielu się zgorszy Jego nauką. I święty Jan zaznacza tutaj, że wiedział od początku, kto w Niego nie wierzy. I tylko przy okazji tej nauki wyszło to, że oni nie wierzyli w Pana Jezusa. Że tak naprawdę oni słuchali Jezusa, ale po swojemu. Mędrkowali po swojemu. Traktowali słowa Pana Jezusa tak płasko, tak po ludzku, tak po świecku, tak po ziemsku. I nie wierzyli. Więc przy tych słowach Pana Jezusa wyszło to, co było w ich sercach, ich postawa. I zewnętrznie to okazali, wzgardzili Jezusem. I już nigdy nie byli uczniami Jezusa. I weszli do grona tych, którzy na pewno potem Pana Jezusa skazywali na śmierć. Mówili, ukrzyżuj, nie chcemy tego, który mówi, żeby jeść Jego ciało i krew. Trzeba Go ukrzyżować. Trzeba się Go pozbyć. Przecież to wariat, to szaleniec. Jeść Jego ciało i krew. Stracił rozum, nie można Go słuchać. I Pan Jezus potem mówi jeszcze słowa, które są też mocne. Nie zatrzymuje apostołów, tylko pyta się, wy chcecie też odejść? I Pan Jezus był przygotowany na to, że oni mogli też to zrobić, że mogli odejść, ale wiedział, jako Bóg przecież, że nie, że oni zostaną, ale te pytanie im zadał. I Piotr, pozostali, powiedzieli, nie, chcemy zostać z Tobą, Panie, do kogo już pójdziemy? Wiemy, że Ty jesteś świętym Boga.
Wiemy, że te słowa trzeba rozumieć w sposób duchowy, że Ty masz Ducha Świętego, że skoro tak mówisz, że mamy jeść Twoje ciało i Twoją krew pić, to znaczy, że to jest możliwe, tylko dla nas sposób teraz niepojęty, niezrozumiały, ale przyjmujemy to, więc wiemy, bo Ty jesteś Bogiem, więc masz prawo mówić takie szalone słowa, dla nas szalone, ale tak naprawdę święte, boskie, zbawienne dla nas. Więc można podziwiać tutaj Piotra, świętego Piotra, bo zachował się w sposób bardzo taki rzeczywiście niezwykły, taki jak na niego i też taki szalony. Zostajemy, nie odchodzimy. To był taki test dla uczniów Jezusa i dla apostołów. Oni postanowili zostać. Nikt się nie wyłamał, nawet Judasz. Wszyscy zostali. I mówił te słowa Piotr: myśmy poznali, kim jesteś, uwierzyliśmy w Ciebie. Do kogoż pójdziemy? Nie chcemy iść do nikogo innego. Jesteś naszym nauczycielem, przewodnikiem, kierownikiem naszych dusz. Przecież Ty nas stworzyłeś, Ty nas wezwałeś, abyśmy poszli za Tobą, abyśmy Cię słuchali, abyśmy Cię miłowali. Tak chce również Ojciec Niebieski, więc my nie chcemy nic więcej czynić niż to, co nam powiesz. Więc Pan Jezus tutaj też jest ukazany nam jako kierownik duchowy, przewodnik dusz. I pierwszym kierownikiem, przewodnikiem dla duszy każdego z nas, każdej z was, jest Jezus Chrystus, który daje swojego ducha i jeżeli pozwalasz Mu na to, to kieruje Twoim życiem, to prowadzi Ciebie. I apostołowie dali się prowadzić. Wiemy, że potem się jednak wyłamał Judasz i wiemy, jak skończył. Ale Piotr, który zwątpił, wyparł się, uznał swój grzech, doświadczył miłosierdzia i dalej był kierowany przez Pana. Dlatego pozwólmy, żeby Chrystus był przewodnikiem Twoim i moim, kierownikiem, opiekunem. On wie, jak niebezpieczne są drogi życia, jako musimy przepłynąć niebezpieczne wody, pełne fal wysokich, jak łatwo w tym świecie zagubić się, zatracić, zginąć. Ale z Chrystusem unikniemy tego. Święty Klaudiusz de la Colombière, francuski jezuita, niezwykły święty, choć mało znany, tak trochę zapomniany, nawet we Francji, z której pochodził, a był kierownikiem, przewodnikiem, spowiednikiem przez krótki czas, półtorej roku, ale to wystarczyło, dla świętej Małgorzaty Marii Alacoque, wizytki w klasztorze Paralemonial, która miała objawienia, serce Jezusa, tak zwane cztery wielkie, ale także były mniejsze, dotyczące losów Kościoła, Francji, ale także losów jej życia, losów także życia świętego Klaudiusza. Więc półtorej roku i wystarczyło, żeby święta zrozumiała, że to nie jest złudzenie, a także jej przełożone i współsiostry, że to jest autentyczne, prawdziwe i sam się oddał potem sercu Pana Jezusa, żeby publicznie pokazać, że jest to godne nabożeństwo, godne czci, że serce Jezusa objawia się w tym klasztorze, że Pan przychodzi, że nie wolno tym wzgardzić, odrzucić, podobnie jak zrobili to uczniowie, którzy słuchali Pana Jezusa mówiącego o swoim ciele, swojej krwi, o Eucharystii, że trzeba przyjąć to orędzie, to objawienie, bo ono jest dla dobra klasztoru i dla dobra całego Kościoła i świata. Więc ten święty też po raz pierwszy uczcił również serce Jezusa mszą świętą wotywną. Na razie tylko w małym gronie dusz Bogu poświęconych. Dzisiaj co roku uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest po oktawie Bożego Ciała, w tym roku będzie 28 czerwca. Też przy okazji bardzo zachęcam, żeby ten dzień
szczególnie poświęcić sercu Jezusa, oddać się sercu Pana, być na liturgii, przyjąć Komunię Świętą czystym sercem w stanie łaski. To święto powstało w wyniku prośby Pana Jezusa, przekazanej w czasie objawień, które miała święta Małgorzata. Więc Pan Jezus, żeby uspokoić świętą Małgorzatę, bo ona była pełna wątpliwości, bo wątpiły siostry, wątpiły przede wszystkim przełożone w to, co się dzieje z świętą Małgorzatą, że ma jakieś wymysły, jakieś urojenia. Ona też się bała tego. Nie chciała przecież być zwiedziona przez jakiegoś ducha złego. Więc Pan Jezus posłał jej tego świętego kapłana, aby pokazać, nie bój się, to ja się Tobie objawiam. Jesteś na dobrej drodze. Potrzebujemy w naszych czasach również takich przewodników, takich kierowników duchowych, którzy znają te drogi Boga, drogi prowadzące do życia wiecznego, do serca Jezusa. Drogi, które są wąskie, które są trudne, ale o wiele łatwiejsze niż przestronne, szerokie drogi, które prowadzą do otchłani, do potępienia. Więc żeby nie ulec, nie dać się zwieść jakiemuś złemu duchowi, nie ulec jakiemuś złudzeniu, dobrze mieć kogoś takiego. Bo wielu z was, młodzi, wy poznajecie dopiero Pana Jezusa, a ten świat was też chce porwać. Pan Jezus nie chce więc nas zabrać z tego świata, ale nauczyć żyć w tym świecie według Jego nauki i dawać świadectwo o Jego miłości i miłosierdziu, o Jego prawdzie, o Jego Ewangelii. I czeka was więc, nas wszystkich, ale szczególnie was młodych, bardzo trudne zadanie. Dlatego dobrze, że przyjeżdżacie na takie spotkanie jak nasze, żeby się umacniać, żeby otrzymać światło, pouczenie, żeby oczyścić się w krwi Chrystusa, żeby doświadczyć uzdrowienia, Jego obecności, pomocy i wsparcia, żeby usłyszeć zdrową naukę Kościoła, zdrową naukę przez to samego Jezusa. Abyście wiedzieli, gdzie jest dobra droga, gdzie jest zła. Abyście wiedzieli, gdzie są niebezpieczeństwa, które na was czyhają, będą czyhać. Więc dobrze jest mieć takiego spowiednika. Jest ich rzeczywiście mało i w Kościele, i w Polsce, i w ogóle na świecie, takich kapłanów, takich spowiedników, kierowników duchowych, takich świętych jak właśnie święty Klaudiusz, jak też błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik świętej Faustyny. Niewielu jest takich, ale potrzebujemy takich i trzeba do nich się zgłaszać. Trzeba szukać u nich rady. Nie ma sensu może spotykać się na jakichś wielogodzinnych spowiedziach, rozmowach. Wystarczy często krótkie zdanie, kilka słów spowiednika, kierownika duszy, żeby cię podnieść, pocieszyć, umocnić, właśnie poprawić, pouczyć, żebyś danego grzechu, danego błędu nie popełniał, nie popełniała, żeby zachęcić do gorliwszej modlitwy, do uczestnictwa w życiu Kościoła, przyjmowaniu sakramentów. Módlmy się o to, żebyśmy takich opiekunów mieli. Łatwiej będzie nam osiągnąć życie wieczne. A bez tych opiekunów, bez tych przewodników, niestety będziemy się często gdzieś obijać, upadać, błądzić, cofać, zatrzymywać. I wiele ucierpimy z tego powodu. Dlatego święta Małgorzata otrzymała takiego właśnie opiekuna, takiego przewodnika. I wystarczyło, jak wspomniałem, półtorej roku. Potem byli inni też kapłani, ale nie wpłynęli na nią tak bardzo jak ten człowiek. Chociaż raz miała takie poważne wątpliwości, czy to jest ten, który ma być jej przewodnikiem. I Pan pokazał jej widzeniu, że tak. Pokazał swoje przenajświętsze serce i w jego sercu, w sercu Pana Jezusa, takie dwa małe punkciki, które symbolizowały serce świętego Klaudiusza i jej serce, świętej Małgorzaty. I Pan jej w tym widzeniu powiedział, że On jednoczy te dwa serca. Serce jej kierownika i jej serce,
ze swoim sercem. I że to kierownictwo w niczym nie przeszkadza jej na drodze do Jezusa, do serca Jezusa, ale pomaga. Więc Pan jednoczy serce Twoje, Twojego spowiednika, kierownika duchowego, ze swoim sercem, więc nie bój się. Pan nie pozwoli mu zbłądzić i nie pozwoli zbłądzić Tobie, jeżeli szczerze szukasz Jezusa, Jego serca, Jego woli w tym świecie, a na pewno znajdziesz. Również i dzisiaj, w czasie tej nauki, w czasie tego spotkania. Także nie martw się, nie bądź przygnębiony, przygnębiona. Pan dla Ciebie daje to słowo na ten najbliższy czas. A może jakieś słowo trafi do Ciebie tak mocno, że będzie dla Ciebie słowem na całe życie. Nie tylko na najbliższe dni czy miesiące, ale może to być słowo, które będzie Cię karmiło przez całe Twoje życie. Twoje serce. Oby tak było. I tak moim osobistym takim pragnieniem, marzeniem jest, będąc tutaj razem z Wami, razem ze wspólnotą naszą miłość i miłosierdzie Jezusa, żeby wszyscy ci, którzy przyjeżdżają na te spotkania, szczególnie dla młodych, mogli iść przez życie z Jezusem, z Maryją. I żeby nikt nie zginął, żeby każdy z tych, którzy biorą udział w tych spotkaniach, słuchają, oglądają, mógł znaleźć serce Jezusa, mógł osiągnąć życie wieczne. Osobiście o to nieustannie proszę Pana Boga, żeby nikt nie zginął z nas, z Was. Nikt się nie potępił, nikt nie uwierzył szatanowi, nikt nie dał się zwieść złym duchom, które udają aniołów światłości, ale żebyśmy słuchali świętych Pana, słuchali aniołów, słuchali Maryję, słuchali Jego samego. Przez serce Jezusa, przez serce Maryi, przez wstawiennictwo świętego Klaudiusza, w mocy Ducha Świętego zanieśmy do Boga Ojca nasze prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, za papieża seniora Benedykta, aby jak święty Piotr umacniali braci w wierze. Módlmy się za biskupów, prezbiterów, za tych wszystkich, którzy otrzymują dzisiaj święcenia prezbiteriatu. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za dzieci przystępujące do komunii świętej, aby zawsze były wierne wierze i Bogu. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za wątpiących w wierze, aby Pan Bóg ukazał im łaskawie swoją prawdę. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za zmarłych wiernych, za zmarłych z naszej wspólnoty, aby Pan Bóg dał im wieczny odpoczynek w swoim królestwie.
Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się w intencjach tej mszy świętej, która jest odprawiana za nas samych tutaj zgromadzonych, młodych, którzy przybyli na to zgromadzenie, za syna Bartłomieja, o wstawiennictwo u Boga patronów Jego, o światło Ducha Świętego i prowadzenie w Jego życiu. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za nas samych, abyśmy jak apostołowie zawsze trwali przy Chrystusie. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Wszechmogący Boże, Ojcze, ufamy, że jesteś wciąż z nami, nas prowadzisz, nas wysłuchujesz. Przyjmij te nasze prośby i błagania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pieśń numer 2. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
Wszechmogący Boże, przyjmij od nas, sług Twoich, dary, które składamy na Twoim ołtarzu, obchodząc wspomnienie świętego Klaudiusza, i spraw, abyśmy wolni od ziemskich przywiązań Ciebie uznawali za jedyne bogactwo, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pagam z Wagami i z Duchem Twoim w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przewrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych. Śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Błogosławiony Król, i idzie w imię Pańskie. Błogosławiony Król, i idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby stały się ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy,
To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i zniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, gwiazdą nowej ewangelizacji, matką wszystkich młodych, ze świętymi apostołami i męczennikami, z patronem tej parafii, ze świętym Stanisławem, biskupem, męczennikiem, z patronem dzisiejszego spotkania, świętym Klaudiuszem de la Colombière, z patronami naszej wspólnoty, z patronami naszymi ze chrztu i bierzmowania, i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący i walczący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, papieża seniora Benedykta XVI, naszego biskupa Wacława, biskupów naszych diecezji, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, wszystkich młodych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłości i miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, zmarłych z naszych rodzin, zmarłych z tej parafii, z naszych parafii oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Amen.
Święć się i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pagański niech zawsze będzie z wagami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Pieśń numer 3. Zamknięty Jezus.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, mocą tego sakramentu prowadź nas drogą miłości śladami świętego Klaudiusza i dobre dzieło, które w nas rozpocząłeś, doprowadź do końca na dzień Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Święty Michale, Archaniele, zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Teraz będzie dosyć długa przerwa. Może spotkajmy się o 13:20. Tak, żeby się posilić też i też może ktoś z Was będzie chciał jeszcze kupić jakieś dewocjonalia, to tutaj też zachęcamy. Mamy przede wszystkim jako wspólnota Ogień Jezusa, miesięcznik naszej wspólnoty, najnowszy numer też majowy, także zachęcam, żeby nabywać, żeby rozprowadzać, w taki sposób też ewangelizować. Również można otrzymać poświęconą wodę, poświęcony olej, poświęconą sól też, żeby używać w swoim życiu chrześcijańskim każdego dnia. I również my jako wspólnota poprzez naszą fundację Anioł Miłosierdzia budujemy dom nowej ewangelizacji, dom rekolekcyjny w Czatachowie, niedaleko Pustelni. Jest to dom, który już jest w stanie surowym, jest już dach, ale będziemy właśnie wstawiali okna, drzwi, będziemy wykańczać powoli też ten dom, więc potrzebujemy też Waszego wsparcia. A przede wszystkim dziękujemy, że dzięki Wam i wielu ofiarnym osobom właśnie już w ciągu 2 lat udało się tyle zrobić. A prosimy też, żebyście przede wszystkim duchowo nas wspierali modlitewnie, ale także jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę, to tutaj, gdzie jest stoisko na zewnątrz, są cegiełki, można też taką ofiarę składając otrzymać taką cegiełkę i również jest cegiełka w postaci wierszy, które napisałem, też są wydane, właściwie wznowienie, też można nabyć taką cegiełkę i też to, wszystkie te ofiary zostaną złożone na dom. Mam nadzieję, że dzięki Wam właśnie uda się nam też dom szybko oddać do użytku. I również tutaj jest na końcu tutaj kościoła, przy ścianie, punkt informacyjny naszej wspólnoty. Kto by chciał takie podstawowe informacje na temat wspólnoty uzyskać albo zapisać się do Księgi Pielgrzymów, szczególnie jeżeli są osoby pierwszy raz, jakieś nawet małe grupy, to żeby też się zapisać. A jeżeli są większe jeszcze do tej pory, nie wpisały się, to też żeby to uczynić, bo chcemy mieć z Wami kontakt i też organizujemy co roku takie rekolekcje dla organizatorów pielgrzymek, a również niektórzy z tych organizatorów mogą brać udział w naszych rekolekcjach wspólnotowych, więc jest taka też możliwość. A teraz proszę przyjmijmy z pokorą to błogosławieństwo Pana na ten czas, który Bóg nam daje, szczególnie też czas tego spotkania. Ojciec Święty Jan Paweł II, wielki orędownik Miłosierdzia Bożego, przeżywamy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki do Polski, wołał do młodych, że każdy ma takie swoje Westerplatte, którego musi bronić. I dzisiejsze hasło też spotkania młodych na całym świecie, wierność Bogu i wierność wartościom chrześcijańskim. To jest nasze Westerplatte.
To są te wartości, które nas prowadzą jako wspólnota Kościoła ku Bogu. A kto z Bogiem żyje, ten właściwie i w pełni realizuje nasze człowieczeństwo. Bez Kościoła nie ma właściwego rozwoju duchowości. Dlatego pamiętajmy o to i o to walczmy. Samowychowanie, samokontrola, pójście za Chrystusem. Na tą drogę przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pieśń numer 5. Jezus zwycięży, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, o alleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Aleluja, aleluja, aleluja.